zakończyły się eliminacje do Mistrzostw Świata World Cup Masters. Były eliminacje z Polski i Węgier. Do wykonania było deser na talerzu, słodka przekąska na wynos i rzeźba czekoladowa. Przygotowałem przekąskę na słodko w formie sweet burgera, deser na talerzu, no i rzeźbę czekoladową. Użyłem dość dużo różnych technik, różnorakich i form w przygotowaniu mojej pracy. Część elementów było wywalane z form, oczywiście formę też przygotowałem samodzielnie. Myślę, że poziom wczorajszych mistrzostw był bardzo wysoki. Konkurencja była bardzo silna. Tematem tego rocznej eliminacji był Futuropolis. Moja wizja była, w przyszłości była taka, że dwa światy, które ze sobą współgrają, świat człowieka tworzony przez ludzkie ręce i świat pszczół, które współgrają ze sobą. Na tym wszystkim jest Ziemia, a na niej nowa forma człowieczeństwa w formie cyborga, który widzi, że świat wokół niego obumiera, sadzi nową roślinę, no i żyje w zgodzie z naturą, z przyrodą, tworząc wspólnie przyszłość naszą zwaną Futuropolis. Rzeźba jest trudnym zadaniem, dlatego że czekolada jest wrażliwym produktem, wrażliwy na temperatury, na otoczenie, na zmiany temperatur. Jeśli chodzi o moją rzeźbę, miała około 65 kg ważyła, no i 1,65 m wysokości. Second place, goes to Artie Fulde. Artie Fulde.